kontynuacja tego, co robiłam już przez 4 lata w Lubawce. Było mi o tyle dobrze, że mogłam po prostu z marszu, jak gdyby nie odczułam tego przeskoku z jednej kadencji na drugą kadencję. Strategia obowiązywała już w 2018 roku, ona była kontynuowana. Budżet też już był przygotowywany od września. Także to tak płynnie przeszłam z jednej kadencji do drugiej kadencji i te 12 miesięcy to jest kontynuacja tych zadań, które były zaplanowane w tamtym roku do zrealizowania w tym roku. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomagali mi w tej mojej codziennej pracy. Wymagam bardzo dużo od siebie, ale te wymagania w stosunku do mnie też przelewam na osoby ze mną współpracujące, bo ja jako Ewa Kocęba, jako burmistrz nie byłabym w stanie zrobić nawet 1/10 tego, co tutaj zostało dokonane przez te 4 lata i teraz przez te 12 miesięcy. To tylko sprawny zespół działający naprawdę na wysokich obrotach mógł do tego doprowadzić. Te inwestycje, które były zrealizowane w tamtej kadencji i te inwestycje, które są realizowane teraz przez te 12 miesięcy, one wymagały naprawdę ogromnego zaangażowania, bo to były zadania ponad do normalną pracę Urzędu Miasta, czy ponad normalną pracę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, czy szkół przede wszystkim, bo w szkołach i w tamtej kadencji i teraz to są ogromne inwestycje, nie tylko te twarde, czyli w obiekty, ale również te intelektualne programy, które są realizowane, Mali Geniusze, czy teraz Zdolne Przedszkolaki, to są programy, które właśnie podwyższają poziom edukacji już od tego poziomu przedszkolnego do ósmych klas.